Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Zapowiedź Rawy Blues. Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki. Festiwal Jabłka. Nie wyobrażam sobie bez jabłka kuchni, tak jak bez cebuli i czosnku. Metropolitalna Noc Teatrów. Hope Festival. ABSL Akademii. To jest program dla studentów przede wszystkim. Załoga AWF-u druga w Pławniowicach. Trzeciego października w katowickim Spodku startuje 35. jubileuszowa Rawa Blues Festival. Na katowickim rynku pomysłodawca i dyrektor artystyczny imprezy promował wydarzenie wraz z harlejowcami. Chcemy zaznaczyć obecność Rawy Blues. Obecność bluesa w Polsce. Jak co roku do Spodka zawitają prawdziwe gwiazdy. Elvin Bishop to jest facet, który w tym roku zgarnął wszystkie nagrody. Rewelacyjny gitarzysta, z Paulem Butterfieldem grał, nieżyjącym harmonikarzem, dlatego tak bardzo blisko mnie. Ale kontrapunktem dla niego jest Betty LaVette, która soul śpiewa, jeszcze nie było soulu. Ona w cieniu Aretha Franklin była cały czas, ale ostatnia jej płyta jest wyżej notowana od Arety Franklin. Tak będziemy mieli niesamowitą rzecz. I Singleton i Beachwood to jest nowe pokolenie bluesmenów, 30-latków, którzy udowadniają, że blues nie umarł. Blues żyje ciągle i w Stanach i jest inaczej. On jest pokazywany bardzo ostro, dynamicznie. Festiwal rozpocznie się o godzinie 11 koncertami na małej scenie. Duża scena ruszy o godzinie 15, a finałowy koncert największych gwiazd festiwalu zaplanowany został na godzinę 17. Podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki w Staniach Książęcych w Pszczynie wręczono dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w 2015 roku. Wyróżnienie trafiło m.in. w ręce Waldemara Bojaruna, naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Jeszcze kilka lat temu, mówiąc o Katowicach, rzadko ktoś się odnosił do jakby aspektu turystyki. Owszem, pojawiła się turystyka biznesowa, ona zresztą ma się świetnie, a nawet powiem fantastycznie się rozwija, głównie dzięki Międzynarodowego Centrum Kongresowego, ale taka turystyka naturalna, wypływająca po prostu z potrzeby odwiedzenia danego miejsca w Katowicach nie była sektorem bardzo, bardzo szerokim. Oczywiście mamy swoje atuty, takie jak katowicki Nikiszowiec, czy osiedle Giszowiec, albo katowicka Moderna, ale w tej chwili zyskaliśmy zupełnie nowy produkt turystyczny, jakim jest strefa kultury. Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest corocznie 27 września od 1979 roku, ustanowiony przez Światową Organizację Turystyki. Pokazy gotowania Remigiusza Rączki, językowe skojarzenia z jabłkiem Jerzego Bralczyka, warsztaty kulinarne z jabłkiem w roli głównej oraz mnóstwo innych atrakcji towarzyszyło Festiwalowi Jabłka zorganizowanemu przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, który miał miejsce 26 września na katowickim rynku. Mieliśmy swego czasu pomysł promocji jabłka, szczególnie jego walorów zdrowotnych i przygotowaliśmy projekt dofinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, w ramach którego co roku przyjeżdżamy do innej aglomeracji. Zaczęliśmy od Warszawy, teraz jesteśmy w Katowicach, aglomeracja śląska, za rok wybieramy się do Gdańska, a potem następne miasta. Chcemy właśnie w tych poszczególnych dużych aglomeracjach promować jabłko i jego konsumpcję. Wielkim entuzjastą owocu jabłoni w kuchni jest Remigiusz Rączka. Nie wyobrażam sobie bez jabłka kuchni, tak jak bez cebuli i czosnku. Bo na przykład gąska, kaczka to są produkty, które nieodzownie łączą się z jabłkiem. No kompoty, czy kompot z pieczek na święta, czy apfelmusy, kołosz z jabłkami, no szarlotki pyszne, to są moje ulubione rzeczy, więc proste, łatwe, a myślę, że przede wszystkim z naszych polskich produktów i to jest chyba najważniejsze. W przypadku jabłka sprawdza się hasło dobre, bo polskie. Jesteśmy największym producentem tego owocu w Europie i trzecim na świecie oraz największym światowym eksporterem. Ponad 30 różnorodnych spektakli i dziesiątki atrakcji. Warsztaty, wystawy, koncerty i spotkania z twórcami to wydarzenia w ramach 6. Metropolitalnej Nocy Teatrów. W Katowicach na spotkanie ze sztuką zaprosili m.in. Teatr Śląski oraz Śląski Teatr Lalki i aktora Ateneum. Zaproponowaliśmy na scenie w malarni, a właściwie przy pracowni plastycznej, przy naszej scenie w malarni, warsztaty dla najmłodszych widzów, gdzie mogą sobie sami stworzyć teatr. Z takich przedmiotów codziennego użytku, jak
butelki, skarpetki, jakieś łyżki. Natomiast tutaj na dużej scenie stworzyliśmy coś w rodzaju teatralnego karaoke i zapraszamy widzów do udziału w naszych spektaklach. To znaczy wystawiamy gdzieś na scenie Mayday, aktorami są nie tylko nasi profesjonalni aktorzy, ale też widzowie, w związku z czym jest możliwość zagrania z naszymi aktorami w tym najpopularniejszym, granym od wielu, wielu lat spektaklu. Tutaj na Świętego Jana w tej chwili jest spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Po spektaklu odbędą się warsztaty ruchu scenicznego, które poprowadzi pani Ewelina Ciszewska, znakomita choreografka z Wrocławia. Natomiast na 3 maja 25, gdzie znajduje się nasza druga scena, tak zwana Galeria Ateneum, jest wystawa lalek, środków inscenizacji, które przygotowaliśmy, żeby dzieci mogły z bliska zobaczyć, dotknąć, zorientować się, jakie są różne typy lalek. A w pracowni na ulicy Andrzeja 21A dzieci mogą lalki wykonywać pod okiem naszych specjalistów rzemiosł teatralnych. Pomysłodawcą i współorganizatorem Metropolitalnej Nocy Teatrów jest Górnośląski Związek Metropolitalny. ...27 września w Centrum Kultury Katowice odbył się koncert finałowy 8. edycji Hope Festiwalu. Gościmy ponad 1000 osób publiczności na koncercie finałowym Hope Festival Katowice 2015. Jest to koncert, który jest w ramach międzynarodowego konkursu wokalnego. Spośród kilkudziesięciu osób, które przysłały materiał muzyczny, jury festiwalu wybrało 10 finalistów. Stawiamy na to, aby młodzi ludzie kierowali się doborem bardzo optymistycznych treści, które są tak potrzebne w dzisiejszej rzeczywistości. Celem projektu jest wspieranie rozwoju młodych talentów i propagowanie pozytywnych wartości społecznych. Organizatorem festiwalu było Polskie Towarzystwo Kulturalne z siedzibą w Katowicach. Kształcenie przyszłych pracowników sektora nowoczesnych usług biznesowych to podstawowy cel ABSL Akademii, nowej inicjatywy edukacyjnej ABSL oraz 3 śląskich uczelni: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego. Projekt wspiera miasto Katowice. ABSL Academy to jest program dla studentów przede wszystkim. Został stworzony po to, żeby studenci mogli jeszcze w trakcie trwania studiów poznać, jak biznes funkcjonuje. Zajęcia realizowane będą w 3 uczelniach: Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Politechnice Śląskiej. Poprowadzą je nauczyciele akademiccy oraz liderzy i eksperci z firm członkowskich ABSL. Warunkiem przystąpienia do kursu, który rozpoczyna się już w listopadzie, jest dobra znajomość języka angielskiego. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie 2-etapowego postępowania, weryfikacji złożonego wniosku oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje na stronie www.abslacademy.pl. Na wodach zalewu w Pławniowicach rozegrano 4 regaty o Puchar Prezydenta Chorzowa. W kategorii Omega Standard 2 miejsce zdobyli Piotr Sikorski, Benjamin Piksa i Tomasz Pierzchała z AWF-u Katowice. Panowie przegrali 1 miejsce z Chorzowem o 1 punkt. Chorzów dobrze pływa, mają ambitną załogę, bardzo duży potencjał w nich tkwi. Trzymamy się razem, że tak powiem, tutaj załogi z południa. Rywalizujemy między sobą, jednocześnie i my, i oni, dźwigamy, że tak powiem, swój poziom wiedzy żeglarskiej. No, w tych regatach byli lepsi. Konkurencja była dosyć wyrównana, poziom był bardzo równy. Chociaż w ostatnim wyścigu było ciężko, ale daliśmy radę i udało się wygrać ostatni wyścig. Ale naprawdę było trudno. Warunki wieczne dopisały, załogi również. Atrakcji, emocji było co niemiara. Klasyfikację generalną wygrała załoga miasto Chorzów POL 254. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Przypominamy o Rawie Blues Festival. 3 października rozwój Katowice podejmie Zagłębie Sosnowiec. Dzień później wystartuje Silesia Marathon 2015. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!